Polskie Radio Rzeszów. Dzień dobry, witam serdecznie. Przed mikrofonem Robert Bartusik. Dzisiaj gościmy wspaniałego gościa w naszym studiu. Gosia Boć, wokalistka zespołu Revolution. Witam cię serdecznie. Witam równie gorąco. Chciałbym rozpocząć naszą rozmowę od tego, jak zaczęła się Twoja przygoda ze śpiewaniem? Kiedy to nastąpiło i kto cię zainspirował? No ładnie, teraz wiedzie, ile mam lat. To może Ale... nie pytajmy o czas, kiedy to no się stało. No dobrze, to zdradzę. 21 lat zajmuję się muzyką. O tak, w ten sposób. Mhm. Natomiast e, faktycznie moje serce naj, najdłużej i najbardziej jest związane z rokiem, i z muzyką rockową. Od 2009 roku. E, po raz kolejny związałam się z zespołem Revolution. Mówię po raz kolejny, bo gdzieś wcześniej zakładaliśmy skład, graliśmy no właśnie, różne rzeczy. No właśnie, bo nie byłaś od samego początku w zespole Revolution. Byłam od samego początku, później miałam chwilę przerwy dla wojska. E, tak, dla wojska. Dla wojska to za, to za przygoda była. Z zespołem Quattro, zespół wokalny, gdzie y, można powiedzieć szlifowałam swój y, głos i, i próbowałam jakoś y, były... nauczyć się różnych rzeczy, Aha. bardzo ważnych dla mnie. E. później po, po odejściu od zespołu, czy w, w, w trakcie jesteś w dalszym ciągu po prostu grasz w zespole wojskowym i oprócz tego jeszcze w zespole Revolution? W sekcji wokalnej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich ciągle jestem mm -hmm. faktycznie, co, ciągle tam śpiewam i, i przynależę do, do tej sekcji i do wojska. <laughs> Jednak z Revolution postanowiliśmy tworzyć swoje numery już, pracować nad własnymi kawałkami i wtedy 2009 roku podjęliśmy temat z pierwszej płyty. Później były małe zmiany osobowe, i teraz tworzymy znowu coś nowego jedziemy z nowym. To ja chciałem Cię spytać, zanim powrócimy do zespołu Revolution, masz bardzo dużo osiągnięć jako solowa kariera, jeśli tak mogę powiedzieć. W, w pracy nad swoim, nad swoim krążkiem, takim bardzo prywatnym, nie myślałaś o takiej solowej płycie? Myślałam, niejednokrotnie myślałam i wielu muzyków pytało się, kiedy to nastąpi, więc mhm. mam nadzieję, że. Kusi cię. i bardzo. Myślę, że każdego muzyka kusi, żeby zrobić coś solowego i, i coś takiego. Mhm. Jakiego indywidualnego i podpisane tylko i wyłącznie jego imieniem i nazwiskiem. Nie wykluczone, że, że kiedyś nie podejmę tego wyzwania, i to jest dla mnie taki teraz na pewno priorytet, aczkolwiek no, jestem zadaniowa bardzo. I jeżeli wyznaczam sobie jakieś cele, to staram się doprowadzić to do końca. Powracając do zespołu Revolution, nastąpiły zmiany kadrowe. Nie ma z wami Krzyśka. Jak sobie radzicie? Bo on był takim głównym motorem tego zespołu, czyli tak. pisał, komponował muzykę. muzykę. Pisał też teksty? Pisał teksty no również. To było spójne bardzo, wiedział doskonale. Tak jak niekiedy mówi się, że wiedział, co autor miał na myśli. No, mhm. do, no, dokładnie tak. Napisał tekst i wiedział, jaką muzykę do tego podłoży. Aczkolwiek no, miał inne plany później już i, i inne drogi. Myśmy Rozumiem. sobie wyznaczyli inne drogi i, i chcieliśmy nadal tworzyć zespół. E, na miejsce Krzyśka przyszedł Mariusz Loryński, również pisze muzykę. E, otworzył się szerzej również Wojtek Chmiel, e, który gra na gitarze prowadzącej, pisze wspaniałą muzykę, świetne teksty. Ja również piszę teksty, czasem do szuflady. Czyli się dopełniacie. E, dopełniamy się i jest to nasza taka, jak gdyby już teraz faktycznie zbiorowa, taka zespołowa mhm. e, praca i możemy nazwać, że jest to praca zespołu, a nie jed... Jednego człowieka. Pracujecie teraz nad, nad materiałem do, tak, tak. do najnowszego krążka. Tak, tak, tak. Czy jak to będzie dalej w takim stylu rokowym, czy troszeczkę będzie łagodniejszy, więcej będzie łagodniejszych utworów? Na pewno będą łagodniejsze utwory, aczkolwiek nie. Tutaj nie kładziemy zupełnie na ballady, nie kładziemy na pop, absolutnie. Chcemy pokazać, że rok siedzi w nas głęboko. Hmm. A teraz, powracając do tej głównej nagrody, nagrody publiczności w Playmistycie, Werbel 2021. 2011, otrzymaliście zapytę Revolution. I powiedz mi, czy jak pamiętasz ten czas, ten koncert przede wszystkim, bo to było też fajne wydarzenie dla zespołu. Co wam dało, powiedzmy, to spotkanie też na scenie z innymi artystami podczas tego, podczas tego koncertu głównego? Jak to pamiętasz? Jak dla mnie e, faktycznie taka, e, takie spotkanie wspólne z innymi muzykami, którzy staną później przed sceną i zaczną bić brawo dla ciebie i dla tego co robisz, e, no jest takim największym wyróżnieniem. Więc mhm. e, fajnie czasem spotkać się na wspólnej jednej scenie i zrobić coś razem. Pomimo tego, że na początku gdzieś jesteśmy stawiani, załóżmy jako konkurenci, jako e, ktoś kto walczy, o, rywalizuje. Nie lubię tego słowa, nie wiem dlaczego, <laughs> nie lubię słowa rywalizacja. Jest życie, no. no cóż no w każdym bądź razie, a później ktoś podaje ci rękę i mówi: wiesz co. Zasłużyłeś. I najfajniejsze jest to, że faktycznie, jeżeli jest to nagroda, nagroda publiczności, czyli znaczy, że docieramy do. do to jest chyba najważniejsza tak, nagroda. Wiadomo, tak niektórzy artyści mówią. O, o gustach się nie dyskutuje. Czasem jury ma swoje gusta i idzie w jednym kierunku. Powiedzmy, wiem, że, że zazwyczaj jest tak, że są to różne osobowości muzyczne, sceniczne, autorytety. A u was publiczność wybrała. A u nas publiczność, no więc troszeczkę <grym większą <grym mieliśmy y tą y ławę jury. <grym> y powiedz mi, po takim sukcesie, y no chciałoby się więcej, prawda? I każdy artysta myśli o tym, żeby gdzieś no, na takiej ogólnopolskiej scenie zabłysnąć. Y myślę, że y i u was są takie, takie pokusy. Y zresztą wydaje mi się, że zasługujecie na to. Ale co w związku z tym robicie? Jakie są Wasze plany? No właśnie, muszę pewną rzecz wyjaśnić, bo wiele osób się mnie zapytało przez te lata. Dobrze, no to zespół Revolution jest, czy go nie ma? Bo czasem Was słychać dużo i często, czasem niestety mniej. Jak to wygląda? No więc należy się wyjaśnienie. Zespół Revolution cały czas istnieje, natomiast dlatego, że. Wszyscy po kolei pracujemy. Każdy z nas ma rodzinę, każdy z nas ma swoje zajęcia, a muzykę traktujemy faktycznie jako pasję. E, zajmujemy się tym w tym momencie, kiedy mamy na to czas. Nie mamy takiego mocnego ciśnienia, że my musimy zrobić karierę. Nie, po, chcemy pokazać, że po prostu muzyka jest dla nas czymś bardzo, bardzo ważnym. E, nie robimy tego ponad wszystko i, i nie zostawiamy wszystkiego. E, robimy sobie to małymi kroczkami. Muzyka... Warto czekać. Zresztą Prowadzenie zespołu i, i cały z tym związany, nie wiem, logistyka i, i ustalanie prób tego wszystkiego, jeśli każdy z Was ma rodziny i musi jeszcze Oczywiście. pracować, jest to wymagająca. Ja myślę, że każdy, kto już zajmuje się muzyką, powiedzmy troszkę więcej niż 5 lat, 10 lat, sam to stwierdzi, że jeżeli jest zespół, który bardzo poważnie myśli o y, dalszym istnieniu i w ogóle tworzeniu, to każdy. Y, powie i podpisze się pod tym, że potrzebny jest menadżer. Tutaj rolę menadżera póki co pełnię ja, ale... Yy, Czyli no niestety... wszystkie do ciebie... Yy, Wszys... yy, tak, yy, wszelkie wszystkie zapraszam. <laughs> w każdym bądź razie yy, no, nie mam na to aż tyle czasu, ale tak jak mówię, nie mamy też takiego ciśnienia, żeby robić to ponad wszystko, tylko chcemy, żeby to sprawiało nam radość przede mhm. wszystkim, żeby to ciągle pozostawało naszą pasją, a nie czymś bardzo takim y, goniącym i, i zawodowym. Zawodowym, dokładnie. Mhm. Chociaż ktoś kiedyś mi powiedział, y, że y, jeżeli już choć raz wziąłeś pieniądze za muzykowanie, jesteś już zawodowcem. Coś w tym jest. Chyba tak. <laughs> Dziękuję Ci za spotkanie. Polskie Radio Rzeszów.